Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Jezus wyjaśnia nam dzisiaj, jakie są kryteria, których spełnienie jest warunkiem koniecznym, aby wejść do Królestwa Bożego. A to kryterium właściwie jest tylko jedno. Jest nim wypełnienie w życiu woli Bożej. To jest pierwsze i najważniejsze zadanie w życiu każdego człowieka. Bóg objawił nam swoją wolę w osobie swojego jednorodzonego Syna. Każdy, kto słucha Słowa Bożego i je wypełnia w życiu, ten prawdziwie wypełnia wolę Bożą. Jezus przyrównuje takiego człowieka do mądrego budowniczego, który dom swojego życia wznosi na solidnym fundamencie. Każdy, kto pokłada ufność w Bożym Słowie, jest mądrym budowniczym, a jego życie będzie zawsze udane i niewzruszone rozmaitymi przeciwnościami. Trudne doświadczenia spadają na każdego z nas. Ci, którzy ufność pokładają jedynie w Bogu, znoszą je o wiele lepiej niż ci, którzy ufają wyłącznie samemu sobie. Prawdę tę odnajdujemy już w starotestamentalnych księgach mądrościowych. Jak zatem budować udane i owocne życie? Szukając woli Bożej na kartach Pisma Świętego i wprowadzając we własne życie. Nie potrzeba nic więcej. To bardzo prosta recepta. Tylko czy chce nam się kroczyć drogą Bożych przykazań? Czy czasem nie wydaje nam się, że znamy lepsze, szybsze lub łatwiejsze drogi do pełni szczęścia? Ale nie łudźmy się. Nie ma innej drogi, jak jedynie ta wytyczona w tej księdze, w Biblii. Jedynie ona jest najłatwiejszą, najszybszą, czyli najlepszą. Każda inna prowadzi na manowce. Zaufajmy Bogu i dajmy się poprowadzić Jego Słowu.